ceny KFD znowu w dół. Niższa cena surowca to niższa cena produktu. Siemano, siemano. Słuchajcie, dzisiaj na kanale KFD chciałbym troszkę przypomnieć wam swoją postać, a mianowicie pokazać, przypomnieć wam wszystkie starty na Arnold Classic, skąd w ogóle się wziąłem na Arnold Classic, przybliżyć wam bardziej tą te zawody. A więc zaczynamy. Ja zostałem pierwszy raz zaproszony na Arnold Classic w 2012 roku. Wtedy Arnold Classic była tak jakby jednym z etapów Strongman Champions League. Startowała nas tam dziesiątka. Był to 2012 rok w Madrycie. Było to dwa tygodnie po finale Mistrzostw Świata w USM w Los Angeles. Pojechała praktycznie cała dziesiątka finalistów z Los Angeles na Arnolda. Brakowało tylko Briana Shawa i JF Carona. No i sześć niezwykle morderczych konkurencji. Belka na maksa, hantel na powtórzenia, martwy ciąg na maksa, ciągnięcie joka, ponieważ nieść go się nie dało, plus walizki. W tych całych zawodach byłem drugi. Przegrałem chyba półtorej czy dwa punkty z samym Zydrunasem Savickasem, a byłem niezmiernie szczęśliwy, bo trzeci na tych zawodach był Vytautas Lalas, który na WSM był wicemistrzem świata, Thor Bjornsson był za mną, który na WSM wyprzedził mnie tak samo Mike Jenkins. No i słuchajcie, dzięki tym zawodom pojawiam się w 2013 roku w Columbus, Ohio, gdzie jestem w dziesiątce najsilniejszych ludzi na ziemi i tam czeka na mnie belka 205 kg na powtórzenia, martwy na maksa na kołach Hammera, kula 200 lub 250 kg na powtórzenia do przerzucania przez joka. No i ostatnią konkurencją hantel 120 kg do przerzucania przez... do podnoszenia, przepraszam, jedną ręką w półtorej minuty, kto więcej razy. Belkę robię dwa razy, w martwym ciągu robię chyba 470 kg. Kulę niestety 250 nie przerzucam, dwusetkę robię trzy razy i hantel robię też trzy razy, ostatecznie czwarte miejsce. Słuchajcie, i dzięki temu właśnie dostaję zaproszenie na pierwszego Arnolda w Brazylii, w Rio de Janeiro, gdzie startuje Brian Shaw, Thor Bjornsson, ja, Mike Berg, Jerry Pritchett i Mark Felix. Tylko trzy konkurencje, ale jakie? 385 kg sztanga, martwy ciąg na powtórzenia, jok 510 kg, tam chyba było 20 metrów na czas i ostatnia konkurencja 105 kg hantel, półtorej minuty na największą liczbę powtórzeń. Słuchajcie, wygrywa Brian, Haftor drugi, ja trzeci z minimalną stratą, ale i tak byłem ucieszony, że mogłem tam być, zobaczyć pierwszy raz Brazylię. To był już 2013 rok, w 2013 roku dalej lecimy do Madrytu. W 2013 roku w Madrycie Arnold był przeprowadzony tak jakby pokazowo, byłem tylko ja, Zydrunas i Brian, wszyscy zrobiliśmy po trzy konkurencje, był to jok, był to martwy ciąg i był to wyciskanie hantla. Tam żeśmy po prostu dali dobre show, pamiętam, martwy ciąg 350 na powtórzenia, ja zrobiłem 6 czy 7 razy, hantel stówka na powtórzenia też koło 10 razy robiliśmy w półtorej minuty, no i z jokiem już nie pamiętam, jakie to były czasy, ale naprawdę fajne, pokazowe takie zawody. No i co, lecimy 2014 rok, który zaczyna się dla mnie bardzo, bardzo pechowo, belka 205 kg na powtórzenia, pierwsze powtórzenie ok, drugie powtórzenie pęka cały triceps, belka spada mi na kark, dla mnie to był koniec tych zawodów, tych zmagań. No niezmiernie przykro, bo wiadomo, nikt nie lubi być na zawodach ostatni. No i co, no wracam do domu, próbuję jakoś poogarniać lekarzy, ale w międzyczasie dostaję zaproszenie na Arnolda do Brazylii w 2014 roku. Arnold w Brazylii podzielony był na dwa etapy. Jeden to były zawody główne, gdzie startował tam Brian, znaczy zawodnicy startowali wszyscy i w jednych i w drugich ci sami. Startował Brian Shaw, Haftor Bjornsson, ja, Erwin Katona, Mike Berg, Laurinami. Pierwsze to były zawody tak jakby na hali, gdzie była belka na maksa, martwy ciąg na powtórzenia, kule i chyba jeszcze jedna jakaś konkurencja, nie pamiętam, biegowa. Zawody wygrywa Zydrunas. A druga konkurencja osobną to było wyciskanie hantla 85 kg czy 90 na maksymalną liczbę powtórzeń. Pamiętam, podchodzę do tych konkurencji asekuracyjnie. Hantla robiłem pierwszy raz lewą ręką i chyba byłem w tej konkurencji piąty czy szósty, jakoś tak. Wiem, że Arnolda głównego wygrywa Zydrunas. Pamiętam, wygrał wtedy fajny motocykl. A wyciskanie hantla wygrywa Haftor Bjornsson, chyba 13 czy 14 powtórzeń. No ja niestety z tym urwanym tricepsem nie nawojowałem. I później w 2014 roku lecimy, ja już
po operacjach, wygojony i tak dalej, lecimy ja, Zydrunas i Brian Shaw do Madrytu, robimy fajne zawody, Zydrunas w nich nie startuje, łapie kontuzję, ja z Brianem robię martwy ciąg, robię hantla i jeszcze jedną konkurencję, żeśmy pamiętam jakąś robili. Dobrze, ja wygrałem pierwszą, Brian drugą i w hantlu, czy w martwych ciągach chyba, żeśmy zremisowali i na tych zawodach, słuchajcie, dostałem od Arnolda, o ciężki, o. Ten oto miecz, możecie sobie zobaczyć grawerkę. Ja i Brian dostaliśmy po tym mieczu i z tym mieczem, powiem wam, też była taka fajna historia, bo on był zapakowany w ładne pudełko. No i poleciałem na lotnisko i na lotnisku odprawiłem się. No i pan się mnie pyta, co pan tu ma? Ja mówię, miecz. Jak miecz? Ja mówię, no normalny miecz z zawodów, taki metalowy, duży. A policjant mówi, panie, coś pan zwariował z mieczem do samolotu, jak pan tu chcesz wejść, no nie? No i musiałem jechać, iść, oddać to jako nadbagaż, takie specjalne miejsce. Doleciał cały, zdrowy, do Warszawy, także w Warszawie go odebrałem. No i co, 2015 rok, po 14 nie dostaję zaproszenia na Arnolda Głównego do Ohio, ze względu na to, że no, rok wcześniej byłem ostatni. I w 2015 roku pierwszymi moimi takimi zawodami był Arnold Classic w Australii. Startował Brian Shaw, ja, Eddie Hall, Robert Oberst i jeszcze tam sporo dobrych strongmanów. Mówię tylko o tych takich topowych nazwiskach na tą chwilę. Startował tam chyba Frank Kishin, startował Eban Leroux, startował Callum Wolf, startował chyba jeszcze Robert Frampton z Anglii. No i słuchajcie, w tych zawodach zajmuję drugie miejsce. Wygrywam z Robertem Oberstem, wygrywam z Eddiem Hallem, Brian Shaw wygrywa całe zawody. Ja wtedy, pamiętam, wygrałem spacer farmera, w martwym ciągu zaliczyłem 400, a że to było dla mnie coś nowego, bo różnica godzin chyba około 10-11, także jak przyszły zawody, to mi się spać chciało, a w nocy spać nie mogłem. Także wracam z tych zawodów, 2015 rok i 2015 rok, powiem wam szczerze, zacząłem przygotowywać się na takie zawody Kubek Tytanów w Petersburgu. Chciałem iść mocno w trójbój wtedy, bo to były dobrze płatne zawody. I w międzyczasie pisze do mnie organizatorka zawodów z Brazylii, że Krzysztof, chciałbym cię zaprosić u siebie na zawody. No i po przemyśleniu, że jednak jestem strongmanem, strongman jest mi bliższy sercu niż trójbój, wybieram zawody w Brazylii, lecę do Brazylii, startujemy tam ja, Brian Shaw, Zydrunas Savickas, Erwin Katona i miejscowy Marcos Ferrari. Konkurencję belka na maksa, przerzucanie kegów, martwy ciąg na takiej fajnej platformie, gdzie ludzie dochodzili i wieczorem osobno wyciskanie hantla. I muszę wam powiedzieć, że byłem zadowolony. Podchodziłem wtedy pod rekord świata w belce 228 kg, niestety się nie udało. Wtedy zrobiłem rekord polski w tamtym czasie 215 kg. W całych głównych zawodach byłem drugi, przegrałem z Brianem, a w wyciskaniu hantla byłem ex aequo z Drunasem zaraz za Brianem. On zrobił jedno powtórzenie więcej. Także też mogę być zadowolony. To jest 2015 rok. W 2015 roku Arnold profesjonalny w Madrycie, to jeszcze chyba był Madryt, albo już Barcelona, nie pamiętam, wiem, że się nie odbył. Odbyły się tam tylko zawody amatorskie. No i w 2016 roku, z racji tego, że w 15 byłem finalistą, wygrałem całą jakby Champions League, byłem zaproszony na Arnolda do Ohio jako zawodnik rezerwowy. Że nikt nie wypadł, to też byłem tam jako... No po prostu byłem w rezerwie, no nikt nie wypadł, nie miałem możliwości startu w 16. I w 16, zaraz po Arnoldzie, z powrotem zaproszenie do Australii, lecimy do Melbourne. W Melbourne startuje Zydrunas, który w 16 roku rozłożył na łopatki na Arnoldzie wszystkich. Z lekkością robił belkę chyba 4 czy 5 powtórzeń, 205 kg. Startuje Haftor Bjornsson i startuje reszta bardzo silnej kapeli i zajmuje w tych zawodach, słuchajcie, drugie miejsce, zaraz za Torem, co było mi bardzo tak jakby, nie to, że miło, ale aż mnie nosiło w powietrzu, że ja na Arnoldzie pokonałem zwycięzcę Arnolda z Ohio sprzed 2 tygodni. Także tutaj byłem drugi i w 2016 roku lecimy do Brazylii. W Brazylii startuje Zydrunas, Thor Bjornsson, ja,
Martin Wildauer, bardzo mocny zawodnik pochodzenia bułgarsko-amerykańskiego, Dimitar Sawatinow, Marcos Ferrari, Erwin Katona, te zawody już zaczął sędziować, zakończył karierę. I słuchajcie, na tych zawodach fajnie Arnold do nas przyszedł, przed całymi zawodami. Robiliśmy różne fajne, śmieszne filmiki, przybijaliśmy piątki, także można było z nim fajnie pogadać. Super, spoko gościu. Słuchajcie, to był 16 rok i od tego roku weszły nowe zasady kwalifikacji na Arnolda, to wam od razu powiem. Wcześniej byli zawodnicy na Arnolda, zapraszani byli po prostu przez organizatorów. Były to zaproszenia imienne. W 2016 roku zapraszany był zawsze na 17. Mistrz z Ohio. I z tych reszty poszczególnych Arnoldów były kwalifikacje. Także jeśli mistrz był pierwszy, to kwalifikował się automatycznie drugi zawodnik z danego turnieju. Jeśli dany zawodnik na kolejnych Arnoldzie znowu wygrał, to kwalifikował się kolejny i tak dalej, i tak dalej. A zawodnicy, którzy na przykład nie mieli możliwości, nie wiem, być zaraz za czy coś, bo zawodów było 5 tylko w roku, bo było Ohio, była Brazylia, była Południowa Afryka, była Hongkong raz był, czyli Azja, no i Europa, to było 5 sztuk na świat. Następni zawodnicy kwalifikowali się według liczby punktów. Na przykład za pierwsze miejsce było 10 punktów, za drugie 9, za trzecie 8 i tak dalej, i tak dalej. I zawodnik, który był w następnej kolejności, już kwalifikowali się z odpowiednią wielkością liczby punktów. No i słuchajcie, 2016 rok, następny Arnold, Europa. Wracam na tego Arnolda, troszkę poleciałem, były inne konkurencje na miejscu niż dostałem, ale spoko. Startuje w nich Brian, Mateusz Kieliszkowski, ja, Konstantin Janasza, JF Caron, cała naprawdę śmietanka ze świata i zajmuję w tych zawodach trzecie miejsce, ustępuje tylko Mateuszowi Kieliszkowskiemu jednym punktem, no i Brianowi, który wtedy był mistrzem świata. To był 16 rok, wchodzimy w 17, że byłem w tamtej dziesiątce zakwalifikowany właśnie zawodami w Brazylii, ponieważ Zydrunas jako zwycięzca był drugi, Thor jako nowy, który wygrał zawody, był pierwszy, to ja kwalifikowałem się jako trzeci. Nie fart, pierwsza konkurencja, jok 650 kg, jak przeszło się te 5 metrów z jokiem 650 kg, następną konkurencją był jok 750 kg, no i kto to zrobił w jak najkrótszym czasie? Stawiam tego joka, wszedłem pędem niestety, jok mnie szarpnął, dziura w bicepsie, biceps urwany. Musiałem odpuścić zawody, przylecieć do Polski, poddać się operacji. 17 rok. No i wiadomo, no i szukam tych kwalifikacji. Przeszła mi Australia, przeszła mi Brazylia, przeszła mi Azja. Zostaje Arnold w Barcelonie, przeniesiony z Madrytu do Barcelony. Wszystko fajnie, pięknie idzie. Do czwartej konkurencji tniemy się łeb w łeb, mogę tak powiedzieć, z Matiaszem Belsakiem. No i ostatnia konkurencja, ciągnięcie żarówki w siadzie. On wygrywa, a ja byłem chyba trzeci czy czwarty, gubię punkty i całość Arnolda kończę na drugim miejscu. No i niestety w 18 roku nie mam kwalifikacji do Ohio. I w 18 roku także nie przysługują mi wyjazdy na inne Arnoldy, znaczy przysługiwałyby, ale już sam bym musiał płacić za bilety. A więc postanawiam jeszcze raz pokusić się o szansę wyjazdu do Ohio. Lecę w 18 roku do Barcelony. Startuje Martin Licci, startuje JF Caron, startuje Matiasz Belsak, ja, startuje Robert Cyrwus Kropek, poleciał nawet na te zawody. Mateusz nie poleciał, chyba jakaś drobna kontuzja go wtedy męczyła. Ja pamiętam, że na tydzień przed zawodami naderwałem brzuchaty łydki. No i słuchajcie, no i co? Lecę na blokadzie, zajmuję trzecie miejsce, robię 180 belkę w minutę 5 razy, 365 w ciągu 4 razy, bardzo ciężkie ciągnięcie w siadzie, z ramą wstałem, zrobiłem rama ponad 400 metrów, nie, chyba pamiętam, że nikt jej nie ukończył i robię solidne, jak dla mnie, i zadowalające trzecie miejsce. Ale niestety to już był koniec mojej przygody z Arnoldem. W 19 roku nie poleciałem do Ohio, poleciał Mateusz, gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony. A w 20 roku przyszło, wiecie co, i sami wiecie, co się później stało. Zawody Arnolda tak jakby zostały, mogę powiedzieć, podzielone. Teraz to już jest tylko Ohio, reszta tych Arnoldów, takich słoniach jak Barcelona, jak Ameryka Południowa, jak Azja. Nawet powiem wam szczerze, nie wiem, czy jeszcze to wszystko istnieje, czy pod nazwą Arnold Classic, czy pod nazwą jakichś innych zawodów. Także to jest moja historia odnośnie Arnold Strongman Classic. Zawodów,
które były dla mnie priorytetem w życiu, w mojej karierze, które uważałem za największe spełnienie marzeń, móc chociaż tam startować. A jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o zawodach, bo zostały jeszcze Strongman Champions League, Giants Life, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, możemy się spotkać w kolejnych odcinkach, piszcie, czy takie odcinki byście chcieli. Także pozdrawiam i do usłyszenia.